Zaczęły się prace przy ulicy Sowińskiego. Jak długo one potrwają? Co tam będzie wykonywane? Ulica Sowińskiego, od kilku dni występują na niej utrudnienia w ruchu. Związane są z pracami prowadzonymi w ramach bieżącego utrzymania. Staramy się nawierzchni nadać taki kształt, tak to nazwijmy, aby bez większych utrudnień kierowcy mogli się nią poruszać. Jej stan nam był wcześniej znany, natomiast w tej chwili te prace przed zimą chcielibyśmy wykonać. Przebudowa ulicy Sowińskiego została przewidziana na 2018 rok. W sąsiedztwie trwają też prace przy rondzie. Jaki jest obecnie postęp prac? Przebudowa skrzyżowania ulicy Daszyńskiego, Mickiewicza, Sowińskiego i ulicy Kozłowskiej faktycznie trwa już od dłuższego czasu. Te prace prowadzone są pod ruchem, zatem nie mogą być przeprowadzone w tak szybkim stopniu, jak gdybyśmy zamknęli to skrzyżowanie. Oczywiście wiemy, że nie możemy na tyle utrudnić kierowcom życia, ponieważ w mieście wiele tych przejazdów, wiele ulic jest zamkniętych, choćby w związku z budową drogowej trasy średnicowej. Zatem te prace właśnie prowadzone są w taki sposób. Dobiegły końca prace związane z wymianą infrastruktury podziemnej. Teraz prace typowo drogowe. Skrzyżowanie zaczyna nabierać już kształtu. Kiedy możemy spodziewać się też zakończenia w tym miejscu prac? Jesienią. Prawdopodobnie z końcem października rondo będzie gotowe. Przy okazji przebudowy tego skrzyżowania trwają także prace związane z przebudową ulicy Radiowej. Na ulicy Radiowej powstanie 30 miejsc do parkowania, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. I przy kolejnej okazji został zmodernizowany skwer Keżmarok. Pojawiła się tam kostka, w tych ciągach alejki, nowe nasadzenia, takie jak berberysy, głogi czy lipa drobnolistna.